Cześć, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Feng Shui, ciąg dalszy o sprzątaniu, o porządkowaniu przestrzeni, o robieniu miejsca na nowe rzeczy oraz robieniu miejsca też na te rzeczy, które już mamy. Jak wiecie, jesteśmy narodem zbieraczy. To wynika z tego, co zdarzyło nam się w historii i to jeszcze całkiem niedawno, i także. Jeśli za komuny było cokolwiek dostępne, to czy było potrzebne, czy nie, to się to kupowało. I pewne przyzwyczajenia zostały też w następnych pokoleniach. Nawet jeśli ktoś komuny nie pamięta, to może mieć nawyk wpojony przez rodziców, że pewnych rzeczy się nie wyrzuca, nawet jeśli są zniszczone, bo to się może przydać. Szczególnie łatwe jest to w momencie, kiedy mieszka się w domu, gdzie jest strych, gdzie jest piwnica, gdzie jest wiele różnych zakamarków. Jeśli chodzi o mieszkania, to jest tutaj pewna motywacja ze względu na niewielką przestrzeń, żeby po prostu na bieżąco panować nad tym, co się ma, a czegoś nie ma. Ale jak na pewno dobrze wiecie, zdarzają się mieszkania, które są szalenie zagracone. No, także warto na bieżąco pozbywać się tego, czego już nie potrzebujemy, albo jak się okaże, że no, przez ileś czasu już wcale nie było tak, że było to potrzebne. No więc jeśli chodzi o taki przypadek z życia, który zdarzył mi się całkiem niedawno, to pewnego poranka nabrałam chęci, żeby przejrzeć swoją biżuterię, zobaczyć, co potrzebuję, czy nie ma jakiejś rzeczy, która jest tam gdzieś głęboko schowana. Ze względu na parę roku bardzo chętnie bym ją właśnie włożyła. Oczywiście okazało się, że tak jest. Przy okazji okazało się, że jest mnóstwo rzeczy, których już nie potrzebuję, nie noszę, nigdy ich nie nosiłam. Dostałam je, żeby je przerobić, a potem okazało się, że jednak tego nie zrobię. Był taki moment, kiedy zajmowałam się robieniem biżuterii hobbystycznie, tak jak pewnie wielu innym kobietom. Nadal lubię to robić, ale w tym momencie nie mam na to czasu. No i też przy okazji okazało się, że mam cztery pary okularów słonecznych, z których noszę czasem tylko jedną, więc trzy pozostałe wylądowały z automatu w kategorii rzeczy, które po prostu zajmują mi tylko sporą przestrzeń w szufladzie. A plus jeszcze znalazłam dwie pary okularów 3D z jakichś zamierzchłych czasów, kiedy jeszcze zamiast je wypożyczać, dawano je po seansie i to był wtedy taki objaw luksusu. No uznałam, że no akurat takie okulary raczej mi się nie przydadzą, szczególnie, że nie przepadam za filmami 3D, więc nie sądzę, że bym kiedykolwiek w domu miała tego typu sprzęt, który by właśnie miał powodować, że będę oglądać filmy w taki sposób. No więc zrobiła się z tego całkiem spora paczuszka, którą spakowałam. Paczuszka była tej wielkości. Ta torebka ma 20 na 12 na 4 cm, no więc jest całkiem spora. Tutaj włożyłam książki, żeby po prostu pokazać, jaka to była objętość. Zaklejam to taśmą klejącą, a następnie wyniosłam do kontenera PCK. No i co ciekawe, właśnie jak już przygotowałam tę paczuszkę, zakleiłam ją, poszłam zrobić sobie śniadanie i w trakcie tego śniadania nagle w tym spadł bukiet suszonych róż, który u mnie wisiał jako dekoracja. No i spojrzałam na te róże, okazało się, że owszem, nadal są suszone, ale niestety już zupełnie zblakły, straciły kolor. I ten jakiś taki subtelny odcienie brzoskwini i żółci, które wcześniej bardzo mi się podobały, jeszcze tam było trochę pomarańczowego, zupełnie znikły. Więc stwierdziłam, że no cóż, te kwiaty także trzeba wynieść i to była właśnie taka sekwencja. W jednym miejscu zrobiło się więcej przestrzeni, no i inne miejsce też się odezwało, tak? Jakiś inny punkt też dał sygnał, że tutaj jest potrzebna jakaś zmiana. No i wyniosłam właśnie te rzeczy i co ciekawe, niosąc tę paczuszkę do kontenera PCK, który jest mniej więcej 1,5 km od mojego domu i to był element spaceru, poczułam nagle w sobie jakiś smutek i ten smutek przemienił się w ulgę w momencie, kiedy wyrzuciłam te rzeczy, tak? Czyli no, któraś z tych rzeczy musiała coś trzymać, tak? Musiała trzymać jakąś pamięć, jakieś emocje, coś, co mi się źle kojarzyło. I moment, kiedy te rzeczy wyleciały jakby
z tego miejsca, gdzie mieszkam, z tego miejsca, gdzie żyję, to był moment ulgi, tak? Czyli coś puściło, nawet nie do końca muszę wiedzieć co. Natomiast kwestia jest taka, że no, poczułam, że to dobrze, że już te rzeczy nie należą do mnie. No, dobrze wiecie, że ludzie, jak dają prezenty, to bardzo często dają je z intencjami, które nawet jeśli świadomie są przyjazne, to nieświadomie niekoniecznie. No, jakby też jest wiele osób, co do których czujemy ambiwalencję, kontakt z jakichś powodów musimy utrzymywać, czy cokolwiek takiego. Więc albo jest tak, że niektóre rzeczy po prostu źle nam się kojarzą, dlatego że za każdym razem, jak je włożyliśmy, to coś się działo. I takiego nieprzyjemnego już potem z tą rzeczą jest jakieś skojarzenie. Także, no, przysyłam wam tutaj tę opowieść oraz zachętę do tego, żebyście zauważyli, że właśnie w momencie, kiedy jedno miejsce zostanie oczyszczone, to odzywają się kolejne, jakby kolejna potrzeba, potrzeba zajęcia się jakimś miejscem. Oczywiście, no, też ma symboliczne znaczenie, ale nawet bez znajomości tego symbolicznego znaczenia, pozbycie się czegoś, zrobienie miejsca na coś nowego, albo po prostu zwiększenie swojej powierzchni życiowej sprawi, że poczujecie się lepiej. To tyle na dziś. Dziękuję wam bardzo.